Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam! Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna. Kobieta, której historia życiowa jest przykładem na to, że pozory mylą, że często nie wszystko jest takie, jakim wydaje się być. Patrycja Kazadi. Dzień dobry, Patrycjo. Dzień dobry, kochana. Witaj. E, Witaj. Miałyśmy okazję dwukrotnie razem współpracować podczas sesji zdjęciowych do okładek nieistniejącego już niestety pisma Gala, którego byłam redaktor naczelną. I odbierałam cię wtedy jako kobietę przebojową. Pewną siebie i co więcej, zadowoloną ze swojego życia. Mm. A okazało się, że prawda była jednak kompletnie inna. <laughs> Może nie kompletnie inna, bo miałam mnóstwo momentów takich w swoim życiu, wiesz, kiedy byłam bardzo zadowolona ze swojego życia, ze swojej pracy, ze swoich marzeń, które się spełniały z, no, z różnych momentów, więc to nie jest tak, że ja byłam notorycznie nieszczęśliwa czy niezadowolona, ale na pewno to, co widzimy, tak jak już wspomniałaś w tym intro, na okładkach pism, czy w telewizorze, nie zawsze jest zgodne z tym, co dzieje się za kulisami. I chyba o tym sobie troszeczkę pogadamy dzisiaj. No właśnie, bardzo chętnie, bo wiesz, pamiętam cię jako osobę tryskającą energią, opowiadającą dowcipy, bardzo, tak jak wspomniałam, zadowoloną ze swojego życia, a chwilę później zniknęłaś ze świata mediów, mówiąc, że no, dotknął cię hejt, którego nie byłaś w stanie udźwignąć. W mhm. ogóle wtedy nie wyobrażałam sobie, że mogłaby być Sytuacja w Twoim życiu, której nie będziesz w stanie udźwignąć, nie wyglądałaś mm. na taką osobę, a poza tym skąd ten hejt? Yy, wiesz co, ja zniknęłam nie ze względu stricte tylko na hejt, bo jakby hejt yy, z hejtem mierzy się od dziecka, bo jednak bycie wiesz w branży i dorastanie na oczach ludzi i na oczach mediów, i jestem narażona cały czas na stałą krytykę i wyrażanie opinii, więc jakby ten hejt był wszechobecny w moim życiu od tak naprawdę 20 lat, mniejszym lub większym stopniu, yy, więc to nie było tak, że coś się wydarzyło konkretnie po naszym spotkaniu. I to sprawiło, że jakby zamknęłam na chwilę drzwi do show biznesu. Tylko jednak te kilkanaście lat ciągłej presji, ciągłego spełniania oczekiwań nie swoich i nie swoich um, potrzeb, tylko innych ludzi, ciągłe staranie się, żeby mnie wszyscy polubili, a tak się nie da, z czego nie potrafiłam wtedy zrozumieć, że nie zadowolę wszystkich. Później nastąpił etap, wiesz, kiedy zobaczyłam, że ludzie, których traktowałam jako swoich bliskich, znajomych, współpracowników. Okazało się, że są tylko współpracownikami, co oznacza, że dopóki spełniasz zadania, to jesteś. Jak ich nie chcesz spełniać albo zaczynasz się robić tak zwana problematyczna, bo masz na przykład wymagania albo gorzej się czujesz, nie jesteś zawsze dostępna, bo już na przykład nie chcesz o godzinie drugiej czy trzeciej jechać na plan i robić czegoś, co ktoś zapomniał albo nie może już zrobić, więc ty oferujesz swoją pomoc. To okazało się, że nie możesz już tak liczyć na tych wszystkich ludzi, którzy byli patunia za tobą. I to było dla mnie takim dość szokiem, ale też takim momentem, że zwątpiłam w to, co ja robię. Weszłam do showbizu z pasji, z pasji do muzyki, do sztuki, do tworzenia. Ja czuję i zawsze czułam, że jestem artystą, a nie parobkiem. Wiesz, odtwórcą. Zawsze chciałam mieć ten kreatywny wpływ. Jak zaczynałam w telewizji, to robiłam scenariusze, yy, pracowałam przy montażu, yy, więc zawsze byłam od tej kreatywnej strony. A później zaczęło się tego dziać tak dużo i w tak dużym tempie, że po prostu czułam, że jestem takim pionkiem w grze. Mało tego zbytecznym, czyli jeżeli będę problematyczna, to można mnie bardzo łatwo wymienić. I takie poczucie u młodej osoby, która dopiero się rozwija, dojrzewa i tak dalej, było bardzo niszczące. I, I doszłam do punktu, gdzie już byłam bardzo nieszczęśliwa. Po prostu idąc do pracy, godzinę przed pracą płakałam, bo nie chciałam na tym planie być. I poczucie tego, że nie umiem docenić tego, co mam, sprawiało, że czułam się jeszcze gorzej. No bo jak to ja? Nie jestem szczęśliwa, że prowadzę takie wielkie formaty, nie jestem szczęśliwa, że robię kolejną okładkę, nie jestem szczęśliwa, że nie wiem, robię film. A przecież o tym marzyłam, tak? Od samego początku o tym marzyłam. Czemu nie umiem się tym cieszyć? I, i to wszystko było po prostu tłumacz dla mnie. I co się wtedy stało? Głównie doszło do tego punktu, że przestało mi to sprawiać przyjemność, co robię. A myślę, że to jest y, bardzo zgubne. Jest takie powiedzenie, że rób to, co. Kochasz, a nie będziesz pracował ani jednego dnia w swoim życiu, no to u mnie to już była stricte praca, tak? Czyli już nie sprawiało mi to żadnej e, przyjemności. Mało tego, m, ja się czułam źle na tych planach, tak? Z, myślę, że też ze sobą, bo, e, bo potrzebowałam trochę czasu dla siebie, poznania, kim ja jestem, bo, bo ja tak naprawdę dorastałam na planie, więc nie miałam szansy siebie poznać, swoich potrzeb, e, m, więc byłam po prostu pod tym względem też e, m, w trudnym miejscu. Więcej pracowałam w telewizji, mniej w a, artystycznych aspektach, Czyli aktorstwo i muzyka i to sprawiało, że byłam też nieszczęśliwa, bo jakby na tym chciałam się głównie skupić. I po prostu doszło do punktu, że ja nie miałam już siły. Nie miałam ani siły stawiać czoła tym wszystkim plotkarskim wiesz, tematom, nie miałam siły stawiać oporu hejtowi. Zaczęło sypać się moje zdrowie fizyczne również, bo już psychicznie byłam słaba, więc i te, wtedy też i, i, i ciało zaczęło podupadać. Po prostu był czas, że albo postawię na siebie. I na swoje zdrowie, swój spokój wewnętrzny i zewnętrzny, i swoje dobro, albo to się źle skończy, po prostu. Mam wrażenie, że człowiek, który musi mierzyć się z takimi trudnościami, o jakich Ty wspomniałaś, i mierzyć się właśnie z hejtem, łatwiej znosi wszelkie porażki i wszelkie tego typu wyzwania, kiedy kocha, jest kochany i w jego mm. życiu jest miłość. Mm. Czy w Twoim życiu w danym momencie tej miłości zabrakło, czy jej po prostu. Wcześniej też nie było? Tak, ja myślę, że u mnie mm, <laughs> to są trudne tematy, bardzo też myślę, że intymne, ale myślę, że Tobie mogę pewne rzeczy powiedzieć. W moim życiu od dziecka było bardzo ciężko, jeżeli chodzi o moje życie prywatne. Miałam bardzo trudne przeboje, zarówno domowe, rodzinne. A później z, weszłam w show biznes w bardzo młodym wieku, więc musiałam być bardzo wcześ, wcześnie, bardzo dojrzała, dorosła. Byłam swoim własnym menadżerem, więc negocjowałam swoje umowy, walczyłam o siebie. Do tego chodziłam do szkoły, potem do liceum na studia, ogarniałam sprawy, którymi tak naprawdę powinni zajmować się dorośli. Nie miałam za sobą teamu, ludzi, którzy, tak jak powiedziałaś, ochroniliby mnie i daliby mi to poczucie bezpieczeństwa, że kiedy na przykład dzieją się jakieś rzeczy na planie, to oni się tym zajmą, a ja mogę. Się skupić na tym, na czym powinnam się tak naprawdę była skupiać. To wszystko było na mojej głowie. Do tego dochodziły problemy prywatne, bo później też uwielbiałam wybierać związki trudne i dawać sobie kolejne zadanie, jakim będzie uratowanie mojego partnera i wyciągnięcie go z jakichś problemów. Możesz sobie wybrać dowolny problem, ja przerobiłam każdy. Więc, więc wybierałam tak, żebym się narobiła i w życiu prywatnym, więc nie było tego momentu, wiesz, odpoczynku, że wracasz na przykład do domu i masz kogoś, kto tam o ciebie zadba, albo się to mu zaopiekuje, albo ci da wsparcie. I tak naprawdę, gdyby nie moi przyjaciele, to ja nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj była, bo po prostu tego wsparcia mi w życiu prywatnym, takim stricte, intymnym brakowało. I to na pewno bardzo obciążyło mnie pod względem też zawodowym. Czyli nie mogłam się skupić tak na pracy, jakbym chciała. Bardzo fajne momenty mnie omijały. E, dzisiaj sobie nawet jadąc do ciebie wspominałam, że ja nie pamiętam 80% rzeczy, które zrobiłam. Nie pamiętam tych planów, nie pamiętam tych ludzi, nie pamiętam tych miejsc. Nie byłam tam. Ja po prostu wykonywałam zadania fizycznie, ale emocjonalnie i psychicznie mnie tam nie było. I to jest najciekawsze, co teraz obserwuję, że idąc teraz na zdjęcia, albo tak jak teraz do ciebie na nagranie, czy na plan, ja jestem. Czyli ja rozglądam się, patrzę w jakim jestem onturażu, poznaję ludzi, z którymi rozmawiam, patrzę na nich, mogę się czegoś dowiedzieć od nich. Jak zaczynałam pracę w show biznesie, to tak to wyglądało, właśnie. Że przechodziłam na plan, znałam każdego operatora, każdą osobę na kuchni i mogłam jakby chłonąć tę energię i, i te wspomnienia i te doświadczenia, no a potem to już po prostu jest jedna wielka mgła. Um, więc cieszę się, że mogę na nowo teraz, znowu e, wrócić do tej pasji z tą samą e, miłością i zaangażowaniem co kiedyś. I tak, no więc odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że zabrakło. Zabrakło tej miłości, zabrakło wsparcia, zabrakło e, systemu obronnego. Ale w domu rodzinnym też zabrakło tej miłości? Tak, u mnie, u mnie w domu e, wcześniej, bo dużo przepracowaliśmy, jesteśmy w zupełnie innym punkcie dzisiaj. My jako rodzina jestem z tego bardzo dumna i to jest, nie ukrywam też, ogrom pracy, którą ja włożyłam w to, żeby tę rodzinę. Z, od, odbudować i, i zbudować, mm, no brakowało, brakowało rozmów brakowało szczerości, brakowało mówienia, że się kochamy, coś takiego w ogóle nie miało miejsca. Eee, przytulanie bardzo rzadko. Do dzisiaj jest to dziwne dla mnie, nie, nie przepadam, no bo nie jestem do tego po prostu przyzwyczajona. Eee, u mnie był bardzo rygor, surowe wychowanie, więc tak, brakowało poza tym, wiesz, no moi rodzice nie są z showbizem związani, więc nie byli nawet w stanie, gdyby chcieli mi pomóc. Eee, nie rozumieli też tego, tych moich emocji. Eee, wspominałam w tym moim całym statementzie a propos body shape. Filmingu, że kiedy była sytuacja z tańcem z gwiazdami, pojawiło się to zdjęcie, które było na wszystkich okładkach i tak dalej. Ja wtedy miałam 19 lat, ania, e, wiesz, musiałam iść na studia, koledzy się ze mnie śmiali i tak dalej. Moi rodzice, czy głównie mama, która była na, na co dzień ze mną, nie zrozumiała, że to jest taki problem. Wydawało jej się, no, no jest, no zdjęcie i tak dalej, i gdzieś tam nie, nie, nie myślała, że ja aż to tak przeżywam i jest to dla mnie aż tak, e, wiesz, wyniszczające. No i zabrakło, zabrakło tych rozmów. Ja też nie byłam przyzwyczajona do zwierzania się. Bo zazwyczaj, yy, no nie wiem, nie robiliśmy takich rzeczy, więc to wszystko rosło we mnie, rosło, wiesz, pęczniało, aż w końcu wybuchło. Wybuchło do tego stopnia, że doprowadziło cię do depresji, więc to mhm. są już, no, trudno mówić o, o tylko przejmowaniu się komentarzami, tak, to jest poważna tak, choroba, tak, prawda? Tak, tak. I ja z depresją mierzę się już bardzo, bardzo długo i nie ukrywałam tego nigdy. E, myślę, że pierwszy raz wspominam o tym z ja 21 lat, tak? Czyli jestem już jakby świadoma tego, że mam stany depresyjne od ponad 10 lat i widzę, kiedy one, że tak powiem, nawracają i umiem sobie z tym już radzić. E, niemniej jednak wtedy, kiedy ja o tym opowiadam. Dam, to było takie tabu. Dzisiaj y, zdrowie psychiczne jest omawiane szeroko. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, że, że jest coś takiego, a inni są diagnozowani, co jest bardzo, bardzo ważne. Ym, nie każdy, kto zmaga się z depresją musi się leczyć, więc wiem, że też y, w sensie farmakologicznie wiem, że wiele osób na przykład nie chce iść do lekarza, bo nie chce brać leków. To nie o to chodzi, żeby brać leki, tylko żeby sobie zdawać sprawę, że mam stany depresyjne, jak sobie z tym radzić, co mi na to pomaga, szukać rozwiązań. E, więc cieszę się, że mogę o tym rozmawiać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ale ty w momencie, kiedy zdecydowałaś się zniknąć na jakiś czas z show biznesu, podjęłaś właśnie terapię, zgłosiłaś się do lekarza. Co się wtedy wydarzyło, że jednak oczywiście zniknęłaś, ale wróciłaś? Czyli można powiedzieć, że wydarzył się sukces w twoim życiu. Poradziłaś sobie z tymi demonami, które sprawiały, że tak jak y, przeczytałam w jednym z wywiadów, y, powiedziałaś y, no, bardzo poważne słowa, że w którymś momencie nie chciałaś żyć. Że... Tak, ale to było zanim, y, zanim doszłam do tego punktu, gdzie zrozumiałam, że czas zadbać o siebie, jakby ja te próby miałam na przestrzeni mojej całej kariery w szobizie i, i to trwało dość długo. I wcześniej też, bo jakbym mówię, mierzyłam się z różnymi demonami już wcześniej poza szobizem, po prostu w domu więc moment zniknięcia tak naprawdę nie był zmotywowany terapią tylko tym że ja już wiedziałam że już dłużej nie dam rady że po prostu już nie mam nic w sobie więcej do dania ani do zaoferowania Wydawało mi się, że ja się już w ogóle do tego nie nadaję, nie sprawiało mi to radości, jak szłam na plan, to no nie, już nic nie miałam po prostu do dania i czułam, że jestem po prostu coraz słabsza w tym, co robię, co kiedyś robiłam z wielką łatwością i z wielką radością i szczerze nie myślałam, że wrócę do showbizu i pamiętam moją rozmowę z, z Edwardem Miszczakiem, że ja po prostu jestem wypalona, że ja już nie mam siły i nie mogę wziąć kolejnego You Can Dance. On mi wtedy okazał bardzo duże zrozumienie ku mojemu zdziwieniu, bo wszyscy mnie ostrzegali, że jak pójdę i powiem, że, że nie mam siły i że chcę zrobić przerwę, to że już nie będzie powrotu. I nie, nie było to dla mnie istotne, że nie będzie powrotu. W sensie, że, że, że może być ciężko potem odbudować tę karierę po tak długiej przerwie, bo ja wtedy mówiłam o rocznej, a, a wyszła trzyletnia, prawie czteroletnia. Nie było to dla mnie istotne, bo dla mnie było istotne uratowanie siebie. Bo wiedziałam, że, że jestem już na granicy. I pan Edward zareagował bardzo fajnie, z dużym zrozumieniem. Powiedział, że zawsze jeśli będę gotowa, to mam, mam gdzie wrócić. I to mi dało taką siłę, że okej, okay, podjęłam właściwą yy, decyzję. I. Nie rzuciłam się właśnie w terapię, tylko rzuciłam się w życie, w życie zwyczajne, którego ja nie miałam czasu mieć wcześniej i możliwości. Życie nastoletnie, wiem, że w wieku dwudziestu paru lat, ale nie miałam go wcześniej, czyli próbowanie różnych nowych rzeczy, spotykanie się ze znajomymi, podróżowanie bez jakby pracy, tak tylko po prostu podróżowanie dla, dla rozrywki. Eee, zaczęłam pić, <laughs> imprezować, badać siebie, swoje granice, poznawać, czytać różne książki, dowiadywać się o tym, czym jest self-care, czym jest self-love. Zrobiłam challenge. Eee, i, I to mi pomagało po prostu, wiesz, odbudować się. I szczerze myślałam, że nie wrócę już do showbizu. Że już nie mam tej potrzeby, że to, co miałam zrobić, to już zrobiłam. Byłam, grałam w filmach, byłam na okładkach, robiłam billboardy, programy, no co, co ja jeszcze mogę robić. Ale okazało się, że jest co robić, tylko zupełnie inny sposób i na innym, na innej płaszczyźnie, i z innym natężeniem. I też to, że jak chodziłam na koncerty na przykład, albo do teatrów, a właśnie no znalazłam czas na to, żeby chodzić do teatrów, do Filharmonii, strasznie mi tego brakowało. To okazało się, że gdzieś tam tęsknię. I pamiętam, jak dzisiaj, taki moment, że szłam sobie ulicą, piłam kawę i zobaczyłam plan i usłyszałam walkie uwaga, gotowość i miałam takie, <laughs> takie motylki w brzuchu i to był moment, że zrozumiałam, okej, okay, tęsknię i, i chcę wrócić do tego, co kocham robić, tylko, że na swoich warunkach i to było z pół roku temu i to był moment, kiedy powiedziałam, okej. Okay. A czy ta przerwa też była czasem weryfikacji twoich przyjaźni, czy też bliskich osób, które były wokół ciebie? Bardzo. Yy, ale głównie, wiesz co, nie przerwa, tylko moja choroba. Wiesz, to, to jest to, co ty powiedziałeś, że jak ja przychodziłam na plan, to pełna energii, tu kawały z rękawa, ha, ha, ha. I więc wiele osób okazało się, że są przy mnie, bo dodaje im energii, albo mogą ze mnie czerpać, wiesz, jakieś, jakieś korzyści. Nie mówię, że materialne, tylko chodzi o takie, wiesz, że no, nie wiem, masz gorszy dzień, to dzwonisz do Kazady i, i lecimy na miacho, nie? Więc to było na tej zasadzie. I ja to gdzieś tam interpretowałam, że jesteśmy przyjaciółmi, a przyjaciel nie jest od tego. Przyjaciel jest od tego, że jak masz gorszy moment też, to możesz na niego liczyć, że rozmawiacie też na trudniejsze tematy, że poruszacie rzeczy, które, których nie poruszysz ze znajomym z pracy, na przykład, tak? No i okazało się, że jak się do mnie dzwoniło, i ja ciągle źle się czułam, ciągle byłam chora, yy, ciągle byłam albo w szpitalu, albo u lekarza, albo nie wiem gdzie, no to Średnio byłam ciekawa, wiesz średnio średnio te osoby, które lubiły ze mną się pośmiać czy pobawić, czy lepiej się czuły w, w otoczeniu pozytywnej energii, nagle ta pozytywna energia jest ciągle, zmęczona, ciągle chora okazało się, że... Przestałaś być atrakcyjna? Przestałam być atrakcyjna dla tych osób. A ty tym osobom wcześniej zwierzałaś się? Tym osobom, które uważałaś ze swoich przyjaciół? Zwierzałaś się ze swoich problemów, z tego, co cię dotyka, z tego cierpienia, jakie hejt powodował? Czy ty o tym mówiłaś? Czy to trzymałaś w hmm. sobie i sama sobie z tym musiałaś radzić? Niektórym osobom tak, niektórym nie. Myślę, że takim najnajbliższym dwóm moim przyjaciółkom mówiłam, reszta yy, myślę, że nie miała pojęcia. A nawet takie bliskie przyjaciółki myślę, że jak nie słuchały, to nie do końca wierzyły. A jak bardzo cierpiałaś z powodu tego hejtu? Znaczy, dla mnie to było nie do dźwignięcia. I dalej nie jest. Ja myślę, że dalej nie jest. No właśnie, chciałam Cię zapytać, czy na to się można uodpornić? Czy można się nauczyć nie reagować na to emocjonalnie? Myślę, że tak. I myślę, że. Ma, czy mam Nie myślę, wiem. Mam mnóstwo przykładów koleżanek z branży, które kompletnie sobie z tym radzą i mają to w dużym poważaniu. W ogóle ich to nie dotyka, bo to się ma nijak do nich. I do mnie, ale to już jest kwestia indywidualna. To wynika z doświadczeń przeszłości, doświadczeń z dzieciństwa. To wynika z poczucia własnej wartości, które ja mam bardzo zaniżone. To wynika z wrażliwości. Jedni są bardziej, drudzy mniej. Ja jestem osobą wysoko wrażliwą, więc, więc wszystko mnie bardzo, bardzo dotyka. Ty też? <grym pensek> Co jest trudne, i jak sama wiesz na pewno, i y y y trudno jest żyć taką osobą, i trudno jest być taką osobą, no bo wiesz, no ja idę ulicą, ktoś spojrzy na mnie, i ja już analizuję, dlaczego tak spojrzał, y czy ja coś może źle zrobiłam, czy ja byłam miła, wiesz, jakby to są rzeczy, o których inni ludzie w ogóle nie myślą, I im się dużo lżej żyje. I nad tym bardzo ciężko teraz pracuję, żeby właśnie mi się lżej żyło, żebym ja przestała analizować każde spojrzenie, każde słowo i każdy gest. I co za tym idzie, żeby komentarze, które są pod moim adresem kierowane, czy to w formie hejtu, czy też nawet krytyki, nie wpływały i nie burzyły mojego poczucia wartości. To znaczy, ja mogę przyjąć krytykę, jeżeli się z nią zgadzam, to w ogóle świetnie, bo wtedy mogę być lepszą aktorką, piosenkarką prowadzącą. Jeżeli to jest konstruktywna krytyka, a jeżeli to jest po prostu bełkot to żeby umieć to rozróżnić i ten bełkot po prostu z siebie zrzucić, bo szkoda mojego zdrowia i mojego życia i to zdrowie motywuje mnie najbardziej, bo, bo tak, bo chcę żyć i chcę być zdrowa jak najdłużej, a stres jest głównym generatorem mojej choroby, więc muszę o to bardzo bardzo dbać, e, dlatego się nie narażam, nie wystawiam się, dlatego też nie ukrywam, tak? E, co nie jest rozwiązaniem? To nie jest Czasami rozwiązanie się wystawiasz, się... ja myślę, że to jest nawet e, dobrze, bo rozumiem, że to jest proces e, też e, terapii. E, terapii i droga do samoakceptacji, pokazujesz tak. na Instagramie swoje zdjęcia bez makijażu, tak. mówisz o tym, że starasz się właśnie w ten sposób pokochać samą Zero siebie. Zero filtrów u mnie, no czego właśnie. nie lubią moi znajomi, bo jak nagrywam filmiki, to tak, daj cokolwiek, <laughs> nie ma nic u mnie, nie ma szans. Tak, więc, więc o, pod tym względem tak, i tutaj, bo właśnie, bo mamy, muszę rozróżnić trzy elementy, bo myślę tak, jest hejt dotyczący tego, co robisz zawodowo, jest hejt dotyczący ciebie jako osoby, czyli tego, jaką jesteś osobą i hejt wyglądu. I ja myślę, że jeśli chodzi o hejt wyglądu, m, jestem bardzo blisko przerobienia tego. Jestem bardzo blisko. To znaczy, że już mnie to nie boli. Bo kiedyś m, dotykało mnie to. I głównie, wiesz co, nie hejt typu komentarze na porta portalach plotkarskich, tylko wewnętrzny, branży projektantów mody, y, naczelnych magazynów i tak dalej. Naczelne magazynów czy naczelni magazynów cię hejtowali? Aha, no. Serio? Tak. Były komentarze dotyczące wagi, czy zmiany wagi, yy, czy jak właśnie bardzo schudłam, a był to bardzo trudny dla mnie okres, no to komentarze typu nareszcie możemy cię dać na okładkę, albo z takiego, wiesz? No takie rzeczy, które jak masz 16, 17 lat, nie?, dostają bardzo, bardzo w głowie. No właśnie, miałam Cię zapytać, który z tych hejtów, tutaj wytypowałaś te trzy grupy hejtów, tak. z, która z tych trzech grup hejtów jest najbardziej bolesna, dla Ciebie była najbardziej bolesna? Kiedyś najbardziej bolesna była dotycząca. Y, wyglądu i z, y, zawodowych y, poczynań. Dlatego, że w pewnym momencie jeden z głównych portali podjął sobie mnie jako ulubioną, y, ulubiony podmiot. Z dwóch powodów, myślę. Pierwszy był taki, że ja nie reagowałam, więc można było dowoli pisać, co się chce, bo inne, na przykład, y, osoby publiczne pozywały, reagowały, dementowały i tak dalej. A ja w ogóle się tym nie zajmowałam, więc uznałam, że niech piszą, co chcą i tak dalej. Wydawało mi się, że to nie ma żadnych konsekwencji. Bardzo się myliłam. Okazało się, że prawie dziesięcioletnie deprecjonowanie mojej pracy i poczynań zawodowych sprawiło, że ludzie zaczęli myśleć tak o mnie. To znaczy, że na przykład, jak portal pisał: wszystkiego próbuję, nic i nie wychodzi. Załóżmy, tak? No to ktoś przeczyta to: jeden, raz, drugi, siódmy, dziesiąty, przy trzydziestym uzna, że tak, no, Kazadi, wszystkie próby nic jej nie wychodzi. A zapominamy o tym, ile zrobiłam przez te 20 lat bycia w branży, jakie mam CV, jakie osiągnięcia w tak młodym wieku, tak? Bo jeszcze wiele przede mną. Ja uważam, że jestem cały czas na rozbiegówce, tak? Jakby mam mnóstwo planów i ambicji, hmm, więc ja nie mówię, że dużo osiągnęłam w kontekście całego życia, tylko jak na swoje młode lata, w tamtym momencie byłam, wiesz, robiłam bardzo, bardzo dużo, a osoby, które na przykład nie robiły nic, jakoś były interpretowane jako spoko, tak? A ja, yy, robiąca programy w, w Stanach, w Wiesz, za granicą i tak dalej, byłam traktowana jako osoba, która nie ma żadnych osiągnięć, bo tak sobie po prostu taką narrację sobie wymyślili, żeby to się klikało. Ehm, mm -hmm. A ja nie reagowałam, więc to znaczy, że się zgadzam. E, czego ja wtedy tak nie rozumiałam, więc to mnie bardzo bolało, bo wiedziałam, że bardzo ciężko pracuję, na wszystko zapracowałam sama, nie miałam żadnej pomocy, poświęciłam wszystko. Jeśli chodzi o moje życie właśnie prywatne, moje zdrowie, moje dobro, żeby mieć, spełniać te swoje marzenia i udowadniać, właśnie nie sobie, a ludziom, że jestem w stanie to zrobić. Że jestem w stanie prowadzić prime time show w wieku 20 lat. Że jestem w stanie być na okładce magazynu, będąc pierwszą mulatką w kraju. Że jestem w stanie grać główną rolę jako pierwsza mulatka w kraju. Że jestem w stanie być twarzą kosmetyków, które od 20 lat reklamują same białe laski. Ja będę pierwszą, która będzie kolorowa i będę reprezentować tę markę w Nowym Jorku i tak dalej. Ja to wszystko zrobiłam. A ten portal w tym czasie pisał nic się nie wychodzi, nic nie robi i tak dalej. Więc mnie to strasznie, strasznie bolało. I co się stało najgorszego w tym? Największą i najgorszą konsekwencją było to, że ja w to uwierzyłam. Że właśnie nic mi nie wychodzi, że, nie, że czegoś się nie, nie tknę, to, to jest słabe, bo to się nie udało, tamto nie było tak popularne, e, albo whatever. Było to bardzo dalekie od prawdy, ale ja zaczęłam tak o sobie myśleć, e, że no, że nie jestem, wiesz sukcesu. I z takim nastawieniem, jak wychodzisz na scenę, no to powodzenia. No bo jak myślisz, że jesteś słaba i idziesz śpiewać na przykład na Opolu, no to jak? Jeżeli nie wierzysz w siebie, no to jak masz przekonać do siebie miliony ludzi, tak? I dopiero mi to uświadomiły bliskie mi osoby, że jak to o sobie mówisz w ogóle? Jak to o sobie myślisz? I to mi zaczęło tak powoli otwierać oczy, że wow, rzeczywiście to, co o tobie mówią i jeżeli to jest utrwalane i powtarzane, Zaczyna wpływać, i jak to zrozumiałam, to zaczęłam się buntować. A czy dzisiaj jesteś już osobą, która kocha siebie, lubi siebie, akceptuje siebie w takiej wersji nieulepszonej, powiedzmy sobie? No, to są dwa lata mojej ciężkiej pracy, żeby zaakceptować i, i polubić siebie. Zewnętrznie, bo myślę, że wewnętrznie już mam odhaczone, akceptuję siebie w pełni, swoje wady i zalety, jestem świadoma swoich wad, jestem świadoma swoich zalet, ale też przede wszystkim jestem świadoma swojej wartości. I to myślę, że było największym szokiem dla ludzi, z którymi pracowałam wcześniej, bo jak zrozumiałam, że mam, mam wartość, to zaczęłam stawiać. Warunki. Ale sama doszłaś do tego przez te ostatnie lata? Udało ci się wiesz, co, to, to bez mówić pomocy sama, specjalisty? Y, nie chcę mówić sama, dlatego że jednak czytanie książek, słuchanie podcastów, y, otaczanie się ludźmi, którzy się tym y, zajmują, inspirowanie się live coachami, czy nawet terapia no to nie jestem sama, jakby wiesz. Mhm. Y, y, więc nawet jeżeli nie, byłam, nie miałam prowadzonej terapii wielomiesięcznej czy letniej, to ja i tak uważam, że miałam pomoc. I zachęcam też innych do tego, że jeżeli na przykład nie mają ochoty na kozetkę i opowiadać i zwierzać się z, z, ze swoich rzeczy, żeby poczytali, bo mi to bardzo pomogło. Jak zaczęłam czytać i mówić, proszę Boże, ja tak podchodzę do tego, to jestem ja. Okej, okay, poczekaj, nie? I czytam dalej. Okej, okay, czyli ja się nie szanuję. Oh my God, wiesz. I chłonęłam te książki na zasadzie nie miałam w ogóle tej wiedzy, tak? I świadomości, że... Że ja po prostu siebie nie szanuję. Ja się daję poniżać, ja się daję obrażać. W środowisku moim pracy panuje toksyczna relacja um, i, i nie mam już na to mojej zgody po prostu. Czyli dzisiaj już jesteś pewniejsza siebie, bardziej asertywna, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i też pewnie kontakty z ludźmi, prawda? Zdecydowanie tak. I też uczę się jeszcze tego, <laughs> bardzo bym chciała już to umieć, że jest ok, jeśli ktoś mnie nie lubi. A wcześniej bardzo chciałaś być lubiana przez tak, wszystkich, chciałam, prawda? Żebyśmy wszyscy lubili, żebym wszyscy. <laughs> Jak dogodzić, żeby nikt tylko złego na mnie słówka nie powiedział, a wiesz co było najśmieszniejsze w tym, że i tak mówili na mnie tak straszne rzeczy. A ja tam się po prostu, wiesz, wyginałam w lewo, w prawo, żeby, żeby się dopasować, żeby wszyscy byli zadowoleni i schodziłam z tego planu, śąc Boże, wszyscy mnie uwielbiają. <laughs> wiesz, że jakby wszyscy się lubimy. Ja byłam tak, wiesz, zaangażowana w każdą z tych osób i tak dalej. A potem się okazało, okazało, że wiele z tych osób, nie wszyscy, oczywiście nie chcę generalizować, mam mnóstwo wspaniałych doświadczeń, i wielu ludzi za mną po 20, po 10, po 15 latach, szczególnie jeżeli chodzi o obsługę planu. To nie mogę złego słowa powiedzieć, nikt mi nigdy nie zawiódł, i wszyscy do dzisiaj zawsze mówią o mnie bardzo, bardzo dobrze, ale te osoby ze świecznika okazały się mocno dwulicowe, mocno, mocno wiesz, fałszywe, i mówiły jedno mi w twarz, a drugie za plecami. Wielokrotnie też okazało się, że niektóre osoby, które mi były bardzo, bardzo życzliwe, Próbowały załatwiać swoje interesy po bokach moim kosztem, na przykład. Nie? Więc, jakby to są bardzo ciekawe informacje, które jak dostałam, to zrozumiałam, że okej, okay, czyli ja się tak wiesz, trudziłam, że mnie wszyscy lubili, a i tak mówią co chcą, więc może będzie mi się łatwiej żyło, jak będę miała to w dupie czy jesteś dumna, że udało ci się przezwyciężyć yy, wiesz, tę tą złą spasę w swoim życiu i że odniosłaś w tej kwestii sukces niekwestionowany, prawda? Cieszę się. Myślę, że duma, no tak, znaczy jestem na pewno dumna z tego, że, że przeżyłam. Bo, bo myślę, że było nieciekawie i, i mogło być tak, że, zresztą często czytamy o młodych osobach z branży, tak, które nie dźwignęły yy, zadania. No jakby ja jestem w branży od trzeciego roku życia, więc strasznie długo, nie, Strasznie długo. I, I cieszę się, że tu siedzę yy, i że żyję. Cieszę się. Ale widzisz, ostrożna jesteś, jeśli chodzi o użycie słowa. Jestem z siebie dumna. Tak, mm -hmm. nie do końca chcesz to wypowiedzieć. <grym> Umniejszasz swoim osiągnięciom. A no, pokonanie tak. yy, takich problemów, jakie, o jakich powiedziałaś, to jest yy, duża rzecz. Tak. Powiedz to, jestem <grym> wielka. Udało mi się to przezwyciężyć. <grym> jest, cieszę się. Cieszę się. Jestem, jestem z siebie zadowolona. No dobrze, skoro to jest podcast o porażkach i sukcesach, to powiedz, co dzisiaj z perspektywy yy, całego życia uważasz za swój największy sukces? Hmm. Moim największym sukcesem na pewno jest spalenie mojej rodziny. To jest yy, coś, z czego, o, tu mogę powiedzieć, jestem bardzo dumna. Bo nawet mm, Wielkanoc, siedzenie przy wspólnym stole, wszyscy są. I to, że udało mi się to zrobić, że wszyscy. A wcześniej tego nie było? Nie. Więc to, że. O, się. To, że wszyscy siedzą przy tym stole, to jest mój ogromny sukces. I że ze sobą rozmawiają, że się kochają, że się wspierają, to jest naprawdę. Poświęciłam na to praktycznie całe swoje życie, żeby tak było. Więc cieszę się, że tak jest. I dużo to dla mnie znaczy. I to jest mój największy sukces. Zawodowy, największy sukces mój. Hmm. No na pewno występ w Afryce z Papułambą. Moim idolem z dzieciństwa, to jest gwiazda muzyki afrykańskiej, która już nie żyje niestety, ale to było, to było dla mnie ogromny, ogromny sukces. Poprowadzenie Kiss Choice Awards w Los Angeles to był dla mnie duży sukces. No i to, że mogłam y, przez 10 lat prowadzić prime time shows w TeFałanie, to był też dla mnie ogromny sukces. Wyróżnienie, że w tak młodym wieku dostałam takie zadanie. Ee, że zostało mi to powierzone, że mi zaufano. I to, że do, doszłam tam po szczebelku, to było moim dużym sukcesem. Takie poczucie, wiesz, że mam taką satysfakcję, że to nie było tak, że, nie wiem, wstałam rano i ktoś do mnie zadzwoni, mam program. Tylko teniku od Tefan Lingua pisania, wiesz, scenariuszy w liceum, na kolanie, pod, yy, pod stołem, na historii. <noise> wiesz, yy, potem do Tefan Warszawa, swój własny format tam, yy, uczenie się montażu, robienie live'ów i tak dalej. I potem przejście do głównej stacji, to było takie fajne i ekscytujące, że idziesz po tych szczeblach. I, I życzę tego każdemu, żeby właśnie mógł sobie tak tymi szczeblami, bo to jest najbardziej ekscytujące i najpiękniej ten sukces i najsmaczniej smakuje na koniec. A porażka? Co byś nazwała swoją porażką w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłyśmy? Moją największą porażką są moje związki. Yy, uważam, że zjadły mi, jak nie powiedzieć, zżarły mi 10 lat mojego życia, zmarnowały mnóstwo wspaniałych szans zawodowych, które miałam, które sobie wypracowałam, które pojawiły się na mojej drodze. E, których do dzisiaj nie, nie umiem przepracować, niektórych. E, mam taką jedną sytuację, której nie umiem przepracować, że, że, że ta szansa została zaprzepaszczona przeze mnie, tak? No bo nie mogę obwiniać mojego partnera za to, bo sama sobie go wybrałam i sama ostatecznie taką decyzję podjęłam, że wybrałam jego, a nie swoją pasję, marzenia. Więc to jest moja największa porażka. I też miało to ogromny wpływ na moje życie zawodowe tu w Polsce, też. Ale uczę się i nad tym pracuję. Bo to nie jest tak, że wszystko mam przepracowane. To jest, żeby właśnie nie żałować i nie umiem jeszcze tego zrobić do końca, więc przyznaję się tutaj bez wicia, że jest to cały czas work in progress, żeby wybaczyć sobie bo im wybaczyłam wszystkim i z wszystkimi mam dobre relacje. No właśnie najtrudniej jest wybaczyć e, sobie, prawda? Tak, ale nie umiem sobie wybaczyć, tak, bo mm, no, jeszcze, jeszcze nad tym pracuję. Pati, co jest w życiu najważniejsze? Najważniejsze w życiu jest spokój, e, zdrowie i najbliżsi. Rodzina, przyjaciele, partner, partnerka. Ale to, jak widzisz, jest u mnie na trzecim miejscu, gdzie kiedyś rodzina była na pierwszym e, i przyjaciele, bo wydaje mi się, że bez zdrowia i spokoju to ta rodzina i przyjaciele w niczym nam nie będą służyć, służyć wiesz o co chodzi? Służyć nie w się, sensie służyć, tylko yy, nie będziemy mogli nawet się nimi cieszyć, bo jeżeli jesteś w chaosie sam ze sobą, to nie ma się dla tej rodziny i przyjaciół też. Mówisz o tym spokoju, masz na, masz na myśli spokój wewnętrzny, prawda? Aha. Czyli taki yy, pozytywny egoizm, który prowadzi tak. do tego, że Ty o siebie dbasz, tak. że jesteś dla siebie najważniejsza i dbasz o tak. swoje zdrowie psychiczne i o swoje zdrowie fizyczne też oczywiście, bo one są y, oczywiście połączone. Tak, ten zdrowy egoizm jest bardzo, bardzo ważny i myślę, że my Polacy się go dopiero uczymy, bo u nas y, jednak jest takie, wiesz, są dwie takie rzeczy, jedną, którą wspomniałaś, czyli umniejszanie sobie. Y, nie lubimy mówić o swoich ani sukcesach, ani o swoich osiągnięciach, ch mm, chwalić się tym, co mamy, nawet posiadanie, tak jakby próbujemy to umniejszać, że oj nie, ładno masz sukienkę, oj to z wyprzedaży, prawda, jakby, no taki trywialny tak, z tyłu przykład. Dziurawa. Tak, z tyłu dziurawa przetarta, ale mam po siostrze. Jakby zamiast powiedzieć, tak, wiesz, ciężko pracowałam, kupiłam sobie i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Więc to jest jedna rzecz, której się uczymy jako Polacy. Myślę, że druga to jest właśnie zadbanie o siebie, a nie matka Polka, czyli poświęcenie wszystkiego na dzieci, nie dbając o siebie. Z oczekiwaniem, że te dzieci to później docenią, a te dzieci rosną z poczuciem winy, no bo ta mama poświęciła wszystko, o siebie nie zadbała. Mówiąc o tym egoizmie, tak, y no, tutaj nie chcesz być egoistką, chyba, bo y, postanowiłaś edukować dzieci w kwestii radzenia sobie z social mediami, właśnie mm -hmm. z tym hejtem. Y, I powiedz coś o tym, na jakim etapie jest ten projekt. Mm -hmm. e, nie tylko dzieci, bo pracujemy rzeczywiście nad projektem wprowadzenia e, do edukacji szkolnej przedmiotu, jak przygotowanie do życia w social mediach. Ponieważ y, młodzież i dzieci są absolutnie nieprzygotowane do tego, po prostu wjeżdżają w temat, wiesz, y, y, na głęboką wodę, y, i nikt z nimi nie rozmawia o tym, jak one się czują po tym, jak przeczytały na przykład na Instagramie jakieś straszliwe komentarze pod swoim zdjęciem dotyczące aparycji czy tego, kim są. I tak naprawdę no, należy o tym rozmawiać. Y, y, większość dzieci w tej chwili ma lęk, y, ataki lękowe, napady paniki, depresję. E, zaburzone poczucie własnej wartości, e, zaburzone e, poczucie własnego wyglądu i tak dalej. Jak ja rozmawiam z tymi e, specjalistami od młodzieży, to aż mi po prostu wiesz, oczy szeroko się otwierają, a włosy stają dęba, więc bardzo, bardzo chcę w tym pomagać i jak tylko mogę. Więc jeżeli ktoś nas słucha, kto też zajmuje się tego typu rzeczami, to dawajcie mi, proszę, znać, jak możemy działać, bo, bo, bo jakby jestem i skłonna jeździć do tych szkół i rozmawiać z dziećmi. Mam zresztą trzy akademie, które teraz będą, gdzie będę edukować nie tylko dzieci, ale również kobiety o poczuciu własnej wartości, o, o tym zdrowym egoizmie, będziemy rozmawiać o body shamingu, Kazalitox Positive, gdzie rozmawiam właśnie na trudne tematy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, poczucia własnej wartości, poczucia swojego ciała i tego, gdzie mamy te granice, bo te granice są mocno, mocno zatarte i zaburzone, jeżeli chodzi o to, czym jest hejt, a czym jest opinia i co należy, a czego nie należy mówić drugiej osobie. Ja ci chciałam powiedzieć, że marzę o takich włosach, jakie ty masz i o a! takim kolorze skóry, jaki ty masz. A ja marzę o twoich nogach. I pozwalam sobie to powiedzieć. Ja marzę o twoich ich nogach i o innej części ciała, ale nie będę się tutaj już <grym> na front. <grym> już mnie nie narażaj. Ale ja mogę sobie tutaj popatrzeć, wy nie możecie. Ale wejdźcie na Instagram, to Ania tam też pokazuje. No ja to... kompletnie nie rozumiem twoich kompleksów związanych z włosami i kolorem skóry, ale to już rozmawiałyśmy o tym nieraz, że chętnie bym się z tobą zamieniła. Jeszcze Wiesz, to dziś... Już to, już to już nie są kompleksy. Dzisiaj to już jest po prostu coś, co bardziej lubię, co mniej, yy, ale już nie uznaję czegoś takiego jak kompleksy I, i jakby... To mnie też nauczyła ta sytuacja moja zdrowotna, tak? No bo jak ci ktoś odbiera zdrowie, to nie masz nic, bo nagle okazuje się, że byłam tak niewdzięczna. Co mnie obchodzi, jakie ja mam włosy? Ważne, że mogłam chodzić na przykład, tak? Albo co to ma znaczenie, ile mam kilogramów i celulitis, jeżeli nie mogę na przykład usiąść? Więc jakby to są tak nieważne rzeczy. I jak to rozumiesz, to to już nie ma znaczenia. I dzisiaj to dla mnie nie ma znaczenia. Dlatego mówię, że już to, ten aspekt hejtu mam przerobiony, bo nikt mi już nie może podskoczyć w kwestii wyglądu. Bo to, że ja dzisiaj tu siedzę, że ja chodzę, że pokonuję moją chorobę każdego dnia, to jest dla mnie taki. Po prostu wiesz, powód do, do, do poczucia własnej wartości, że nie masz prawa mi, yy, nie masz podjazdu po prostu. <laughs> wiesz, co nie próbuję nawet podjeżdżać, <laughs> nie, kochana. <laughs> ale wiesz, o co mi chodzisz? Jakby nie, nie to, to nie są ważne rzeczy. Tak, mam colitis, mam 70, fałd na brzuchu, mam fałdy na plecach i jest git, bo mogę chodzić i jestem szczęśliwa. I to jest y, dla mnie naj, naj, najważniejsze. Bardzo się cieszę, że to wszystko y, dzisiaj mogłam z Twoich ust usłyszeć. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś ja dziękuję. do mnie. Powiedz, czego Ci mogę życzyć? O czym marzysz? Co byś chciała, żeby się wydarzyło w ciągu najbliższych lat w Twoim życiu? Y, najbliższych dni to życzę sobie y, wpaść do Ciebie na obiecany obiad. Tak albo będzie. Albo kolację z dobrym winem. To jest najbliższe dni, najbliższe miesiące życzę sobie, żebym wydała kolejnego singla i rozpoczęła swoje nowe, kolejne projekty, nad którymi pracujemy. A na najbliższe lata życzę sobie spokoju, zdrowia. I spełnienia. I tego ja również Ci życzę. Dzięki, Jeszcze raz bana. dziękuję Dzięki. Tobie. Dzięki. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania naszej rozmowy na Instagramie i do słuchania następnych odcinków na platformach podcastowych. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dzięki.